Amen. Kochani, mam na imię Adrian Kubniarczyk i chciałem się z wami podzielić. Jesteśmy tutaj z Kościołem, z moimi braćmi i siostrami i jesteśmy tu po to, żeby podzielić się z wami dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Jakkolwiek to nie brzmi dziwnie w dzisiejszych czasach, muszę wam powiedzieć, że lata temu, w najczarniejszym okresie mojego życia, kiedy nic mi się nie udawało, kiedy już byłem świadomy tego, że droga, po której idę, prowadzi mnie na dno, i w tamtym momencie, dokładnie to było, kiedy moja mama zachorowała poważnie, nie wiadomo było, czy z tego wyjdzie, w tamtym momencie zawołałem do Boga i zawołałem tymi słowami: Boże, jeśli jesteś, to pomóż mi, bo ja potrzebuję Twojej pomocy, jeśli tylko jesteś. Bo ja już nie miałem do kogo się zwrócić, nie miałem co z tym zrobić. Koledzy nie byliby w stanie pomóc mi w sytuacji, kiedy wszystko się waliło i kiedy moja kochana mama jest w szpitalu i nie wiadomo, czy wyjdzie z tego. Wiedziałem, że jeśli jest osoba, która może mi pomóc w tamtej sytuacji, to jest nią właśnie Bóg. I ja wtedy zawołałem do Niego, nie poszedłem do kościoła, nie odmówiłem jakichś rytuałów. Ja zawołałem po prostu ze swojego serca do Boga, żeby mi pomógł, bo ja go potrzebowałem wtedy. I kochani, On przyszedł do mnie, On zmienił moje życie i z osoby, która szła bardzo szybko w uzależnienia, stałem się osobą, która jest w stanie prowadzić firmę, która ma żonę, dwoje wspaniałych synów. I kochani, daję radę i ja wiem, że to nie jest moją mocą, bo ja w momencie, kiedy powinienem się uczyć tego, powinienem się uczyć w szkole, powinienem się uczyć w domu, jak prowadzić dorosłe życie, ja się wtedy nie uczyłem. Ja wtedy zażywałem narkotyki i imprezowałem. I kochani, wiem, że to, co dzisiaj mam, jest od Boga i to, dlaczego daję sobie radę, to jest tylko Boża łaska, bo wiem, że to nie są moje zdolności. Ja nie byłem w stanie się przebić przez swoje ograniczenia. Kiedyś, zanim przyjąłem Chrystusa, szukałem wyjścia z tego marazmu, szukałem wyjścia z tego, że nie potrafię się odważyć na pewne rzeczy, nie potrafię dotrzymywać danego słowa. I znalazłem wyjście dopiero wtedy, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa. Jako swojego Pana i Zbawiciela przyjąłem Go i On wtedy zmienił moje życie. I kochani, jesteśmy tu po to, by wam powiedzieć to. Jesteśmy tu po to, żebyście mogli usłyszeć o żywym Bogu, który jest realnie zainteresowany twoim życiem i który może wpłynąć na twoje życie w prawdziwy sposób, nie tylko w jakiś udawany sposób, który nie będzie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. On jest Bogiem żywym, On jest Bogiem, który pomaga w życiu. Z tym chciałem was zostawić, kochani. Błogosławię was wszystkich.